Hej, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy trzecią erę Total War. Udało mi się naprawić pewien wielki problem. I Karaz Galadhon nie jest już zabugowany. O co mi chodzi? Chodzi o to, że ten mod ma takie problemy, w którym jest takie coś, że po prostu nas wywala. I wymagało to odinstalowania, jeśli ty, osoba, która ogląda ten odcinek, jeśli masz problem z tym modem i dajmy na to, nawet, bo tutaj działa to tak, że nawet jak inna frakcja zajmuje jakieś miasto, to także jest w stanie nas gra wywalić, to zróbcie tak, odinstalujcie moda 1.6.1 i zainstalujcie od nowa. To naprawdę działa. Do tego trochę ten, nie wgrywam spolszczenia, bo no naprawdę on tutaj mi niezbyt działa. On jest stabilny wtedy, ten mod z tym spolszczeniem. Dlatego będziecie mieli tylko częściowo, ale jakby co, to postaram się tutaj tłumaczyć wam teksty. Jak pamiętacie, w Rakeburku tracony. Gundabad lubią mnie 8 na 10. Tron Saurona pozostaje pusty, a ja mam tylko Gundabad jako przyjaciół. Niedobrze, będziemy musieli rekrutować. Mam niesamowite dochody, jestem w szoku. Byłem gotowy nawet rozgrywać od nowa tego moda, żeby tylko mieć dostęp, żeby tylko nagrywać dalej tak naprawdę. Wybudujmy to, będziemy mieli lepszych łuczników, chociaż niedoskonałych, ale lepszych. To by się przydało wybudować, ale na to będziemy mieli trochę czasu. O, mogę mieć dyplomatę, wyśmienicie. Tutaj także mógłbym rekrutować silne jednostki. Wybudujmy to. Wtedy kaplicę Melkora, żeby tutaj kulturka nam wzrastała. I jakie my tu mamy siły? Nie mamy tak naprawdę tutaj sił. Wyciągnijmy te oddziały. Gdzie tutaj jest jakiś generał? Taki wolny generał, którego mógłbym zabrać. W ogóle będę chciał podbić wysokie elfy, ale do tego naprawdę będę potrzebował wielkiej, wielkiej armii. Uwierzcie, no tutaj wojna z elfami. Grałem wolnymi ludami Eriardoru, już to mam 160 chyba turę i odnowiłem Królestwo Arnoru. No i tam naprawdę, o, mamy generała. Ten albo ten, 27 respekt, postrach. Namiestnika to generał. Gorlund czy ten? Ten jest lepszy. Ten mi bardziej pasuje. To on pójdzie po armię. Mogę mu dać jeszcze trochę tych sił tutaj. I tak utworzymy armię, która którym kierunku pójdzie? Tego dokładnie nie mogę wam powiedzieć. Ale chyba pójdziemy jednak na zachód, w stronę wolnych ludów Eriardoru. Przynajmniej tak jest plan. I zobaczymy, jak nam pójdzie dalej. Będę chciał w końcu mieć dostęp do troli. Jak będę miał trole, to naprawdę wojna nam pójdzie z górki. Będę mógł atakować sobie Rohan i tak dalej, i tak dalej. Chociaż na trole działa konica i to dosyć, no, skutecznie. Ale z takimi dochodami, jak ja mam, to będę mógł sobie robić wielkie armie troli. Najbardziej cieszy mnie fakt pozbycia się elfów z Lorien. Całkowicie ich się pozbyliśmy. Mogłem zrobić to wiele szybciej, naprawdę, żebym był bardzo daleko, jeśli chodzi o podboje. No ale niestety gra mi nie pozwalała wtedy.
Ja znałem sposoby na pozbycie się tego błędów. No i widzicie, no muszę... teraz trochę do tyłu jestem z tymi podbojami. Tu nikogo, tu nikogo. Tutaj też nie, nie. Wyśmienicie, elitarne oddziały. Są naprawdę dobre te elitarne oddziały. Są chyba w ogóle najlepsze oddziały, jakie mogę mieć. Nie będę miał lepszych. Tylko trolle. A tutaj kolejne siły w Dying Doom. No, widzicie, komputer mi tu wlicza małe szanse na wygraną. Dziwne. Kto tutaj zajmuje ten rejon? A, to są bandyci. To ciekawe. Wyślijmy oddziały zatem. Wyślijmy. Niech podbiją ten rejon. Zak Kala trochę niebroniony będzie w tym czasie, ale... zarekrutujemy nowe armie i będzie. Chciałbym mieć Balroga, wiecie? Nawet jak grałem Ariardorem, to... te góry mgliste zaatakowały mnie Balrogami. Ale Gandalf dał im w pierdziel i im się chciało później mnie atakować. W ogóle wolnymi ludami Eriardoru sięgam od samej północy, gdzie była, było, no nie wiem, Kerem Dum, Orków z Gundabad, Pikaranta, Ruskavena. Od tamtych rejonów sięgam aż do ziemi Danlandu. A tak szczegółowo to sięgam aż do Rohanu, czyli jestem ogromny. No i do tego mam tutaj te rejony takie jak Karazgalad Hon, Serin Amroth i tak dalej, i tak dalej. Tym Eriardor, już Arnorem tak naprawdę. Nie chciałem robić tam Arnoru, wiecie, bo chciałem sobie tak... chciałem mieć większe wyzwanie w rozgrywce i zrobiłem najpierw Eriador, który nie ogarniał swoją piechotą słabą. Teraz wyjdziecie na zachód. Mogę rekrutować? Nie mogę, nie mogę. Kurna. Dobra, będę miał jazdę na wargach. Dobra wiadomość. Tutaj mam jakieś siły. Forodrain sobie mogę opuścić, tak naprawdę. Stawię takie oddziały. Z Fenburga nikogo nie będę brał, nie mogę tutaj nikogo zrekrutować. Wieży nie mam ochoty budować. Balin z Ereboru. No dobra, nic tam z nim nie będę robił. Nie atakujemy, poczekamy, oni sami wyjdą, wtedy ich rozwalę. Będę miał ten, nowych łuczników. Goblińskich. Którzy mają atak pociskami 2. Oh yeah. Chyba najsłabsze oddziały Eriardoru mają większe obrażenia w walce, ale dobra. Mamy dyplomatę. Drogi dyplomato, czy mógłbyś udać się do... z kim ja bym chciał się dogadać? Z Mordorem. Idź do Mordoru. Dogadaj się z nimi, zawiąż umowę handlową i tak dalej. Mam osiągnięty limit agentów. Słabiutko. Dobra. To chyba będzie tyle jeszcze w Dying Doom sprawdzę. Nikogo nie mogę rekrutować, to bardzo długo. Dobra, wybudujmy to. W kolejnej kolejności. Dying Doom tutaj ładnie już dochód mu rośnie. Do tego wybudowanie tych wież z balistami da mi nowe możliwości zabudowy. Może nawet będę mógł wybudować klatki troli. I sprawdziłem sobie tak za kulisami. O, krasnoludy, witajcie. Ich jest zbyt mało, no jednak tutaj nie zdziałają niczego. Nawet tam mi idą od północy. Na te Dane Doom są.
Ale ich jest zbyt mało. No nie poradzą sobie. Moi snaga ich wymiotają tak naprawdę. No właśnie, mówiłem, że chciałem porównać trolle orków z Gundabad z trollami Mordoru. No i Mordor wygrywa tą bitwę. Mają najsilniejsze trolle, czyli Olokhai. No i w końcu Sauron został wybrany. Teraz będzie mógł zwoływać inwazję. Kopalnię wybudujemy. Może coś mi tutaj da nowego, to. No właśnie. O, słabiutko tutaj mam z tym panem Mordoru. Erebor jest zbyt daleko. To tym bardziej. Nie no, nie mam o co go tak naprawdę prosić. W finansach rządzę tutaj. Mam naprawdę niesamowite dochody. To wy się łączycie i idziecie zająć. Tam powinien jak. Fenburg. Fuck, to nie to. Jakiś tam zamek powinien być. Pamiętam, że go zdobywałem, ale nie pamiętam jego nazwy. Tutaj tylko tych łuczników słabych zakala. Ci się będą rekrutować. Już mam te elitarne znowu. Tutaj kolejni elitarni. Miasto goblinów ciekawie się rozwija. Dobra, wybudujemy to. Tam aż tak tych jednostek łuczników nie wymagam. Twarde oddziały. Czy ja chcę ich tutaj zaatakować? Nie, poczekam. Oni i tak naprawdę nic mi nie zdziałają. Dyplomata mój dalej idzie. I zobaczymy, co dalej. Witajcie, Dori. Członek rodziny kolejny. Ale nie mają szans w tej bitwie tak naprawdę. Góry Mgliste, już tutaj nawet widzicie sejwy. Nie. Nie zgadzam się na ten wynik. W takim razie. Ja tutaj będę kończył ten odcinek. W kolejnym odcinku rozbijemy te garstki krasnoludów, które mnie atakują. Pozbędziemy ich się. No i pójdziemy. Nie wiem dokąd pójdziemy, ale zabijemy Balina i Doriego. Tutaj nikogo tak naprawdę nie ma. Ale to dopiero usłyszycie w kolejnym odcinku. W tym to by było na tyle. Żegnam się z wami. Tutaj Wrona. Do zobaczenia. Hej.